Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 87 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 55, wersetu od 13 do 24. Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, zniósłbym to z pewnością. Gdybyż przeciw mnie powstawał Ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed Nim. Lecz to jesteś Ty, równy mi, przyjaciel, mój zaufany, z którym byłem w słodkiej zażyłości, chodziliśmy po domu Bożym w orszaku świątecznym. Niechaj śmierć na nich spadnie, niechaj żywcem stąpią do szeolu, bo w ich mieszkaniach i w nich jest nikczemność. A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Wieczorem, rano i w południe skarżę się i jęczę, a głosu mego On wysłucha. Ześle pokój, ocali moje życie od tych, co na mnie nastają, bo wielu mam przeciwników. Usłyszy Bóg i poniży ich. Ten, który zasiada na tronie od początku, bo nie ma w nich opamiętania i nie boją się Boga. Każdy podnosi ręce na domowników, umowę swoją łamie. Jego oblicze jest gładsze niż masło, lecz serce gotowe do walki. Jego słowa łagodniejsze niż olej, lecz są to obnażone miecze. Przerzuć swą troskę na pana, a on cię podtrzyma. Nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Ty, o Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia. Mężowie krwawi, podstępni nie dożyją połowy dni swoich. Ja zaś nadzieję pokładam w tobie. Na kilka dni przerywamy lekturę starotestamentalnych ksiąg historycznych. Księga Syracha, którą dziś zaczniemy czytać, znana również jako Eklezjastyk, jest jedną z ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu, co znaczy, że na próżno jej szukać. W protestanckich wydaniach Biblii. Za chwilę przeczytamy prolog oraz trzy pierwsze rozdziały tej księgi mądrościowej. Prawo prorocy i ci, którzy po nich przyszli, zostawili nam liczne i wielkie dzieła w dziedzinie nauki i mądrości, za co Izraelowi należy się chwała. Potrzeba przeto, by nie tylko ci, co umieją czytać, byli o nich dobrze pouczeni ale też, żeby miłośnicy mądrości dla będących na zewnątrz stali się pożyteczni przez mowy i pisma. Dziadek mój, Jezus, kiedy oddał się pełniejszemu poznaniu prawa, proroków oraz innych ksiąg ojczystych, i nabrał w nich doskonałej biegłości, sam też zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości, aby ludzie rządni wiedzy sami przez to wszystko się wzbogacili. A jeszcze bardziej, aby coś dodali do niej przez życie zgodne z prawem. Proszę więc, abyście z życzliwością i uwagą zabierali się do czytania, a wybaczali w tych miejscach, gdzieby się komu wydawać mogło, że mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem nie mogliśmy dobrać odpowiedniego wyrażenia, albowiem nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. Nie tylko ta księga, ale nawet samo Prawo i Proroctwa i inne księgi czytane w ich własnym języku wykazują niemałą różnicę. Gdy w 38 roku panowania króla Ewergetesa przybyłem do Egiptu i tam zamieszkałem, znalazłem odpis księgi zawierający nieprzeciętną naukę. Uznałem za bardzo pożyteczne przystąpienie do rzetelnej pracy, aby tę księgę przetłumaczyć. Poświęciłem wiele bezsennych nocy i nauki, aby w takim czasie, jaki był potrzebny, wydać ukończoną księgę dla tych, wśród których przebywam i którzy chcieliby się czegoś nauczyć, a są przygotowani do życia według prawa w dziedzinie obyczajów. Cała mądrość od Pana pochodzi i z nim jest na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć. Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość, któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, a rozum roztropny jest od wieków. Korzeń mądrości komuż został objawiony, a dzieła jej wszechstronnych umiejętności któż poznał? Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, zasiadający na swoim tronie. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał ją na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co go miłują, hojnie w nią wyposażył. Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaźń Pańska cieszy serce, daje wesele, radość i długie życie. Temu, kto się boi Pana, będzie dobrze na ostatku, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki. Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. Pełnią mądrości jest bojaźń Pana, który upoi ich owocami swoimi. Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami. Koroną mądrości, bojaźń Pańska, która sprawia, że kwitnie pokój i czerstwe zdrowie. A Pan ją przejrzał, policzył. Wiedzę i poznanie rozumu, jak deszcz wylał, i powiększył chwałę tych, co ją posiadają. Korzeniem mądrości jest bojaźń Pańska, a jej gałęziami długie życie. Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony. Przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum. W skarbcach mądrości są pouczające przypowieści, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę. Jeżeli pożądasz mądrości, zachowuj przykazania, a Pan cię nią obdarzy. Albowiem mądrość i wychowanie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma on upodobanie. Nie odwracaj się od bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem chwiejnym. Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwracaj uwagę na swoje wargi. Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pan odkryje wszystkie Twe tajemnice i pośród zgromadzenia Cię poniży, dlatego że nie doszedłeś do bojaźni pańskiej, a serce Twe pełne jest zdrady. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy. A nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały. Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. Prostuj swe drogi i jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie mu, a nie przepadnie Wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie. Kto zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo kto trwał w bojaźni pańskiej, a został opuszczony, albo kto wzywał go, a on nim wzgardził. Dlatego, że pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku. Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. Biada sercu zniechęconemu, ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość. Cóż uczynicie, kiedy Pan was nawiedzi? Którzy się Pana Boją od Jego słów się nie odwrócą, a miłujący Go, dróg Jego będą przestrzegali. Którzy się Pana Boją będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w prawie znajdą nasycenie. Którzy się Pana Boją przygotują swe serca, a przed obliczem jego uniżą swe dusze. Wpadnijmy raczej w ręce pana, niż w ręce ludzi. Jaka jest bowiem jego wielkość, takie też i miłosierdzie. Mnie, ojca, posłuchajcie dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione. Albowiem, pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest panu, da wytchnienie swej matce. Jak panom służy tym, co go zrodzili. Czynem i słowem czci ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo. Albowiem błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty. Nie przechwalaj się niesławą swego ojca, albowiem niesława ojca nie jest dla ciebie chwałą. Chwała bowiem człowieka płynie ze czci ojca, a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci. Synu, Wspomagaj swego Ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem Ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień twego ucisku wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie Cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana, i przez pokornych bywa chwalony. Nie szukaj tego, co dla Ciebie zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co zbyt trudne dla Ciebie. O tym rozmyślaj, co Ci nakazano, bo rzeczy zakryte nie są Ci potrzebne. Nie truć się niepotrzebnie nad tym, co siły Twoje przekracza, więcej niż zniesie rozum ludzki, zostało Ci objawione. Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły, i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy. Serce zatwardziałe na ostatku dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo od niego zginie. Serce zatwardziałe przygniotą utrapienia, a grzesznik będzie dodawał grzech do grzechu. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza to pragnienie mędrca. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami odpłaca, pamięta o tym, co będzie potem, a w chwili gdy upadnie, znajdzie podporę. Ewangelista Łukasz w rozdziale 22 w wersetach od 39 do 46 relacjonuje przebieg modlitwy Jezusa w Ogrodzie. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie! Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.